Kurde. Już blisko, bardzo blisko. O matko, o matko, o matko. Matko święta, jaki sen. A jeżeli to jest realne? Szczerze, oby nie. Mam nadzieję, że to nie był ra... Pewnie coś tam w kuchni jeszcze majstrują. O mój Boże, ale sen był przestraszny. A jeżeli to prawda... Nie, nie mogę tego tak zostawić. Pójdę dla pewności do tego lasu? Się dowiem, ale sam tam nie pójdę. Dobra, mam nadzieję, że Mieszko mi pomoże. O, jak zawsze. Ej, Mieszko, obudź się. Wstawaj, nie ma... Wstawaj, nie rozciągaj się. Wstawaj, zdzichu. Wstawaj! Co jest? Typie, miałem dziwny sen. Dziwny sen, a raczej wizję taką jakby. Środek nocy. A ty mówisz, że dziwna wizja? Poważnie. Czekaj, się boję. Nie. No. Wiesz, że mam światło wstręt. Typie, naprawdę miałem wizję. Znowu widziałem siebie, ale w złej wersji, tego zielonego. Będziemy musieli cię na kolejny dzień do psychologa, a teraz idź. Nie, naprawdę, ja nie żartuję. A może... Co chcesz mi tym przekazać? Nie wiem, albo może... Na serio tak miałem wizję? A już sam tego nie wiem. Wiesz co, może jednak masz rację, pójdę spać. Na razie. A dobra, pa. Może na pewno miałem jakieś wizje? Może się kimnę i jakoś o tym zapomnę. To nie żaden sen. A, nie! To nie jest sen! To jest rzeczywistość! Mieszko, wstawaj! 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 Ja na serio nie żartuję! Na serio go widziałem! Widziałem go w śnie! Ale ja nie żartuję! A jeżeli on na serio istnieje? Jeżeli na serio istnieje ten zielony typ? Jeżeli na serio... A jeżeli... Kurde, już zaczynam głupoty gadać. Przez te miłosne problemy. Zaczynam już, kurde, zaczynać gadać głupoty. Zaczynam gadać głupoty. Co ja w ogóle wyczyniam? Ogarnij się, stary. Jak będziesz ten gadał, to ci jeszcze nikt nie będzie... Co? Wszystko okej? Nie, nie jest okej, okay, bo od kilku dni mam straszne sny przedstawiające tego zielonego typa, który rzekomo napadł na moją wioskę, a raczej rzeczywistości tak było, porwał Aleksę i jeszcze podpalił ją. Nie pamiętasz tego? Pamiętam, kurwa. A teraz, kiedy jej nie ma, to jeszcze się gorzej czuję. Ale w sumie rodzinne sprawy. Wiem o co chodzi, ale... Wiesz co, typie, ja wolę przejść dla pewności i się dowiedzieć, co się dzieje w tym lesie, bo nikt nigdy tam nie wchodził i nikt nie wie, nikt i nic nie wie, co się tam dzieje, więc dlatego dla pewności ja własnoręcznie tam pójdę i się dowiem, co się tam dzieje, a ty pójdziesz ze mną. W końcu jestem twoim strażnikiem, lewą ręką i dowódcą straży, muszę, ale pójdziemy jeszcze... No i najlepszym kumplem. Zgaś światło, żeby nikt nic nie podejrzewał. Dobra, zamknij drzwi. Dobra, po drodze mi wszystko powiesz. Jest ledwo chodzę na nogach. Wiem, ja też, ale dobra, damy radę. Dobra, chodźmy po kominiarza. Muszę mu podwyższyć o te 5% wypłaty. Ej, stary! Kominiarz to ja! Chodź, otwórz! Co się stało? Poważna sprawa. Jesteś nam potrzebny. Dobra. Czekamy przy bramie. O mój Boże...
Poczekaj, jeszcze pójdę się gdzieś odlać. Zapomniałem w budynku. O Jezu, no to ruchy. Poczekajmy na niego, by się dureń nie wylał. Ja nie mogę. Ja to zawsze rano robię. Skończyłeś już? Tak, idę. Dobra, chodź, idziemy. Nie wiem, co się tam dzieje, ale na pewno nic dobrego. Ale światło się pali. I drzwi otwarte. Co? Ej, one są wyważone. Płot jest wyważony. Co się tu stało? Czekaj, moment. Może ktoś jeszcze jest w środku. Cholera, zamknięte. Od środka są zamknięte, czekajcie. Poszukam klucza, może będzie za ładą. Jest. Dobra, już widzę, że żeście znaleźli przejście. Co? Jest tu coś ciekawego? Bo widzę, że wszystko w normie. No, ale dziwne jest to, jakby ktoś tu czegoś szukał. Ale co lub kto tego szukał? Ale co lub kto tego szukał? Nie wiem, ale wydaje się to coraz bardziej podejrzane. Wiecie co, ja zakluczę tą knajpę. Wrzucę tutaj kluczy, to zamknę te drzwi. Co jest? Ale to co jest? Czułem oddech na plecach, jakby ktoś ze mną stał. Kominiarz ci beknął. Nie. On patrzył na mnie, a ja na niego, jakby coś tutaj stało. Co jest grane? To może stać, kiedy my nic nie widzimy. Ale typie, poważnie, ja czułem oddech na plecach. Wiecie co, zbadajmy tą sprawę i spaprzemy stąd. Zakaz wstępu. Wiesz co, stary, ja na twoje miejsce, jak tylko uda nam się stąd wyjść, bo podobno krążą plotki, że nikt nie wyszedł jeszcze z tego lasu żywy. Więc dowiemy się, co się tam dzieje, wrócimy, zabarykadujemy to i będziemy żyli długo i szczęśliwie. No dobra, więc teraz nikt nie wyszedł, są żywy, podobno krążą plotki, więc teraz za mną i oczy dookoła głowy. Wiecie co? Ja tu kiedyś widziałem coś. A konkretnie? Zostawało ponad koronę drzew, jedyny budynek. Jakaś świątynia czy coś. Może świątynia do mówisz? Pójdziemy. A gdzie konkretnie? Ty tu byłeś? Do tego miejsca byłem. Myślę, że kto inny chronił gościa, co przebijał te znaki. Exfil, leże pająków dalej... i trzy kroczek. Wiecie co? I mieliśmy jednego skazańca, którego wyprowadziliśmy, żeby zobaczył ten las. Na szczęście wrócił, ale wiecie co jest najgorsze? Tam są znaki, reszta powbijana, a żaden człowiek tego nie powbijał. Tam prowadzi ścieżkę podobną do tej świątyni. Raz na miesiąc, jeżeli go wprowadzamy do szwadronu śmierci, który jest moim osobistym oddziałem, którym ja tylko dowodzę, wprowadzamy tutaj człowieka, który musi od swoją uwagą udowodnić, że dojdzie do tamtej świątyni i przeżyje tam jedną noc. I może pierwszy tam przyjdźmy. Ej, wiesz co, stary, może niech świątynia zaczeka, bo ja widzę, że coś się tam świeci. A, tam też coś jest, rzeczywiście. Ej, tego nie było kilka lat temu, kiedy zbijali się. Ej, chodźmy to sprawdzić. Ale porosła ta trawa. Ja już pamiętam, jak to było. Jakaś chatka. Krótka trawa. Tu też jakaś ścieżka. Dom Ksewilla? Co za Ksewil? No ja też to pytanie zadaję. Nie ma go w domu, patrzę przez okno. A drzwi też zamknięte. Co? Uch, na szczęście tylko dzika jak zwierzę. Myślałem, że to jest jakiś coś, a to był na szczęście królik. Typie, ja chcę ci powiedzieć, że jestem zdolny do wszystkiego, ale wejście do tego lasu to był najgłupszy pomysł, jaki zrobiłem. Ale cóż, chcę się dowiedzieć, co tu się dzieje i w ogóle... Dobra, chodźmy do tej świątyni. A jeszcze jedna sprawa. Pamiętacie, jak dużo piłem wody wczoraj rano, kiedy było ten... No, przed imprezą. Pewnie dlatego długo chciałeś. No to znowu mi się chce. Jezus Maria, stawaj pod tym drzewem i szczaj. Pójdę tu. Jezus. Jak typa w ogóle nie rozumiem, ale fajną pelerynę mam. Okay, już? Dobra, chodźmy. Co powiedziałeś? Pominiasz?
Nie fikaj, nie fikaj. Wiecie co? Błagam was, nie kłóćcie się. No to to jest ta świątynia, tak? Tak. Ale ciepło. Możesz przestać szeptać, bo zaczynam mieć gęsią skórkę. Ale ciepło. Ej, słyszeliście takie jakby słyszeliście jakby takie buczenie? No. Ej, kto to szepczy o zegar? To nie ja. A myślicie, że ja? No, dlatego nasz szwadron, osobisty szwadron śmierci liczy tylko 5 osób. Tutaj się nie da wytrzymać kilka minut. Ej, tam wiecie coś co? Znowu świeci. Gdzie? Tam daleko. Gdzie? Tu. Ej, ty, no. Ej, chodźmy szybko. Sebastian, uważajcie. Ej, nie ma tak dużego buszu, nie ma. Uważajcie. Wow. Co jest? Kamienie? Jakieś trzy. Jakiś posąg jeszcze. Co to są za głazy? Nie wiem. Czekajcie, chyba ten wydaje się dosyć niski. Może mi się uda na niego wejść i rozpoznać w terenie. Dobra, ja poczekam. Rozejrzę się koło tego posągu. Chłopaki? No? Chodźcie lepiej na ten kamień. Muszę wam coś pokazać. No to sobie zobaczcie, co tam jest. Jasny gwint, co to jest? Nie się pytasz? Jakiś posąg. Ej, chodźmy zobaczyć. No. Dobra, ale tym razem ja się wolę kierować ścieżką. Wolę nie wpaść do jakiejś rzeki albo co gorsza jamy, w której będą się czaiły niedźwiedzie albo gorsze rzeczy. Wątpię, żeby cokolwiek w tym coś żyło oprócz jakichś demonów. Jedne co tu spotkaliśmy. Skoro mówi. Ej, moment, czekaj, skoro mówisz, że nic oprócz żadnych demonów nie żyje, no to co przebiegało wtedy, jakbyśmy koło domu Ksewila? Nie wiem, takie duże było. Myślałem, że to królik. Może jakiś duży królik był. Nie takie duże włochate. Dlaczego jaki to miało kolor futra? Taki brązowo-czarny? Jasny gwint. Słyszałem w miejskich legendach pomiędzy wieśniakami. W tym miejscu jest coś złego. Ja chyba się. Ja nie wiem, panowie. Exville? Coś dziwnego się dzieje. Wiecie co, chłopaki? Czemu? No. Kominiarz. Nie wiem, ja cię nie obwiniam, ale albo mam zbity, albo się za bardzo upiłem, ale przed chwilą cię widziałem jako szkieleta. Tak przez sekundę. Ja muszę pogadać z tym kucharzem, bo w ogóle nam dziwne rzeczy dodał do tego mojego drinka, nie? Barmanem. No, albo, typie, to było 2 dni temu, ale w sumie efekty uboczne mogą być. No to nie wiem, mamy dwie drogi. Exville albo Leże Pająków. Nie, ja tam nie idę. Tak, przecież masz raktofobię. Dlaczego dobra. Ty kominiasz tak tam ciągniesz? Stój! Moment, gdzie ci się śpieszy? Dlaczego nic nie mówisz? Ej, to jest się podejrzane, dlaczego ty nic nie mówisz? Czemu to jest taka otwarta przestrzeń? Ja wiem. A skąd ja mam wiedzieć? Typie, jak ja w ogóle z cud nic nie ogarniam, jak w ogóle coś. Au, ale że. Au! Co się dzieje? Ale przyrąbałem w dach! Au! Zapatrzyłem, zagadałem się, że przypieprzył czołem w tu. To przez ten wysoki. Czy to jest czołg? Zawsze chciałem takiego mieć w mojej. Ale czemu tu jest taka otwarta przestrzeń? Stryczek? I co to za posąg? Weźmiemy go. Typie, moment. Moment. To nie jest zabawka. Dla generałów jest zabawką. No niezły sprzęt. Dlaczego ty tak jesteś małomówny? Ej, no właśnie, czemu ty nic nie gadasz? Ale dziwne to jest. I ten stry. I w ogóle co to jest za posąg? Co to jest za posąg w ogóle? Panowie.
Ja chcę chyba barman, nie wiem, bo barman tak dziwnie się wydawał, czasem miał trochę prześwity zielonej skóry i chyba mi coś bardzo dużego dosypał, bo zaczyna mieć rozwolnienie. I zaraz jeszcze raz, że jakiej skóry? Co ty kurczę? Co ty robisz, Dorio, co ty robisz? Jesteś chory chyba. Wiesz, jakie to mogę być konsekwencje? Czy ciebie obsrało? Posrało cię! No porąbało go. Nie, wiecie co? Jak tak dalej pójdzie, to mnie piorun pieprznie i w ogóle was też i wiecie co? Wiecie co? Schowajmy się gdzieś. W tym zamku przeczekajmy. Chodź do tego zamku, na bogato będzie. No w sumie racja. Walić ścieżkę idę. Zresztą to nie moja wioska. Jestem Xerkox. Pominiasz, idź tam dalej do tego zamku, nie? Xerkox. Idź do tego zamku tam. Ej, chodź, Xerkox, do mnie, Xerkox. Pominiasz, jak idzie. Też jakiś taki dziwny się zrobił. Jakiś taki prędki w ogóle do wszystkiego. W ogóle wiesz co, stary? Chyba ktoś tu coś pominie. Bo ten powalony z tym barman. To chyba podobnie do tego zielonego, bo czasem poświęciła mu skórę na zielono. To takie śknuje. Stary, ja mam dobrze układ odpornościowy, ale ktoś mi zasypał na biegunkę. Wcale nie mam prawie bolądowej zbroi. Nie wiem, ale... Ktoś chyba chce, żeby tutaj coś się dostał. Może wracajmy, co? Wiesz co, typie... Ej. Naprawdę? No co za dureń, wlazł tam. Stary, nie, wchodź, to naprawdę jest pułapka. On jest opętany, on na pewno tamtego kominiarza, na którego z nami gdzieś porwali. Typie, nie zostawimy go teraz. Nie zostawimy go teraz. Co on robi? Co ty wyrabiasz? O nie, cwaniaczka. Chodź tu lepiej. Chodź tu do mnie. Powiedz, kim jesteś, demonie. Widzieliśmy, co zmiałeś. Wiecie co, może chłopaki się prześpimy, nie wiem, znajdźmy gdzieś jakieś schronienie, może... Ja z tym demonem nie będę spał, on coś kryje. Nie, tam daj spokój. Dobra, wiecie co... On jest dziwny. Ja idę, wiecie co? Zobaczę, co tutaj jest. Idę z tobą, Steve. Sypialnia. Tak. Wiesz co? Ja z tym gościem nie będę spał. Co się dzieje? Cześć! Stary zawsze dostaje drgawek. Wiecie co, chłopaki? Spróbujcie się jakoś dogadać. Ja się przejdę, wy sobie na spokojnie porozmawiajcie. Jak coś, to dam wam znać. Żeby było problem czy coś. Mów, czym ty jesteś. Nie gadaj. O mój Boże, co za ludzie.